Zapraszam na wianek wielkanocny. Mało poważny, sympatyczny, z kurką Basią. Baśka to żadna nowość, ponieważ film z nią powstał w zeszłym roku, potem Wam go podlinkuję. Natomiast nowością jest efekt serwetki. Marzyło mi się, żeby wyglądała tak jak serwetka do koszyczka. No i jak uważacie, wyszło? Podstawą pracy jest koło z HDF-u o średnicy 30 cm. Niestety na HDF-ie farba siada słabo, więc warto go zagruntować. Przyda się jakiś primer, czyli podkład. Wygodniejszy jest zwykły podkład akrylowy, ponieważ ma konsystencję zwykłej farby. Ale jeżeli w szufladzie macie podkład o konsystencji pasty, to także będzie ok. Po prostu trzeba go dobrze rozetrzeć. W sklepie mamy dwie takie kurki i możecie wybrać jedną z dwóch do wianka. Wybrałam Baśkę, przeciągam ją, czyli gruntuję farbą akrylową i niech sobie czeka na swoją kolej. A ja zabieram się za malowanie serwetki, bo naprawdę jestem ciekawa, jak mi to ostatecznie wyjdzie. Żeby brzegi serwetki pięknie było widać, przeciągam wianek na brązowo. A teraz przyda się farba akrylowa oraz pędzel gąbkowy o średnicy 3 cm. Gąbeczką odbijam brzeg falbanki. Nie musi być idealnie, ponieważ i tak to wszystko potem przeciągnę pędzlem na biało. Pierwotnie falbanki miały być zarówno na zewnątrz, jak i od środka, ale potem pomyślałam, że za dużo tego dobrego. Wnętrze serwetki mogło być idealnym kołem, ale wcale mi na tym nie zależało, bo prawdziwe, wykrochmalone serwetki też nie są idealne. Wymyśliłam sobie, że jeżeli podcieniuję brzegi serwetki, to kontrast między serwetką a tłem będzie mocniejszy i wszystko będzie wyglądało fajniej. Teraz uważam, że o sensowności tego zabiegu można by jeszcze dyskutować. Pędzelek gąbkowy o średnicy 8 mm i ta sama brązowa farba akrylowa, którą malowałam kółko na początku. Zrobiłam kropeczki. Kropeczki sobie schną, a gdy wyschną, za pomocą konturówki zrobię z nich dziureczki. Białą konturówką wymaluję na brzegach ściek dziergany. W podstawówce dziergałam go igiełką, ale teraz konturówką idzie mi o niebo lepiej. Idealnie nie jest, ale się tym nie przejmuję, ponieważ jest to rękodzieło, a nie maszynowa robota. Najpierw szlaczek wzdłuż brzegu, a następnie prostopadłe krótkie kreseczki. Może idealnie nie jest, ale ja jestem zadowolona, a mój ściek prezentuje się tak. W ten sam sposób obrabiam oba brzegi, czyli wewnętrzny oraz zewnętrzny, i dziureczki. Dziureczki prezentują się jak małe kwiatuszki, ale nie szkodzi, dokładnie tak miało być. Biała konturówka na białej serwetce wygląda ładnie i delikatnie, ale prawdę mówiąc trochę słabo ją widać. Jeżeli ktoś lubi taką delikatność, to zostawiamy, ale ja wolę podkręcić kontrasty i użyję do tego pasty woskowej. Moja pasta jest dość stara i mocno wyschnięta, ale nie szkodzi, bo ona w tej postaci także działa znakomicie. Przyda się jeszcze szmatka bawełniana i lecimy. Nakładam odrobinę pasty pędzelkiem, można także nakładać szmatką, a następnie wycieram nadmiar. Z białej konturówki można wytrzeć pastę idealnie, natomiast na białej farbie odrobinę jej zostaje. W ten sposób tworzy się taki cień. A jeżeli wyjdzie Wam za mocno, to zawsze nadmiar pasty możecie zmyć terpentyną balsamiczną. Jajeczka styropianowe o wielkości 5 oraz 6 cm. Papierem ściernym wyrównuję nierówności, nadziewam na patyczek od szaszłyków i mogę malować. Na tym etapie wybiorę zestaw farb, którymi będę malowała zarówno jajka, jak i kurkę Basię. Oczywiście biały, brązowy i zielony oraz odcienie musztardowego. To mój wybór, ale myślę, że ta praca, na przykład w odcieniu różu, fioletu czy niebieskiego, także będzie wyglądała cudownie. Kończę jajka i natychmiast przechodzę do malowania Barbary. Te same farbki plus pędzelek skośny o szerokości 8 mm. W zeszłym roku powstał film, w którym pokazywałam, jak z tych kurek zrobić fajne stroiki wielkanocne. Więc w tym filmie tylko prześlizgnę się po malowaniu Barbary, natomiast pod filmem zostawię Wam link. Klikniecie i zobaczycie, jak taką kurkę namalować, żeby fajnie wyszło. Baśka sobie schnie i czeka na cieniowanie, a ja szczoteczką do zębów pochlapię jajka. Jeżeli wchodzicie w wersję na leniucha, to jajka można tylko pochlapać i wtedy są już gotowe. A jeżeli chcecie temat potraktować trochę bardziej ambitnie, to można je ozdobić różnymi ekstrasami. Oczywista oczywistość, że najprostsze są kropeczki, które da się zrobić wykałaczką albo pędzelkiem gąbkowym. No dobrze, przecież wiem, że kropeczki nie są szczytem artyzmu, ale wisienką na torciku w tym filmie jest Basia, a pisanki po prostu nie mogą być od niej piękniejsze.
A właśnie Basia mi wyschła i zaczynam drugą część ślizgania się po opowieści, jakby tutaj pięknie Baśkę ozdobić. Przypominam, że pod tym filmem wkleję Wam link, w jaki sposób malować Baśkę, żeby fajnie wyszło. Jak widzicie, podstawą ozdabiania Baśki jest cieniowanie. Cieniowanie nie jest trudne, ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić poprawnie i troszkę potrenować. Jeżeli ten rodzaj cieniowania Wam się podoba, to pod filmem zostawię Wam jeszcze jeden link. I będzie to film o cieniowaniu, a ściślej o tym, jak to zrobić, żeby wyszło tak jak u mnie. Podstawą dobrego cieniowania jest odpowiedni pędzel i dobre farby. Więc jeżeli już próbowałyście cieniowania i to Wam bardzo, bardzo nie wychodziło, to może wina nie leży po Waszej stronie. To jest czarny mazak niezmywalny, czyli takich, których używamy do opisywania płyt CD. Można się męczyć pędzelkiem, ale ja wolę taki szeft namalować mazaczkiem. Taki szeft wygląda super, nie mówiąc o tym, że mazakiem maluje się go o niebo łatwiej. Szef ma jeszcze jeden plus, odwraca naszą uwagę od niedokładnego cieniowania. A moja nieidealna Basia wygląda tak. Jajka przed przyklejeniem rozcinam na pół. W ten sposób wychodzi taniej, wyglądają ładniej i przykleja się lepiej. Jak zwykle wszystko sklejam klejem na gorąco. Do ozdoby dolnej części wianka użyłam 6,5 jajeczka. Podczas klejenia połówek zazwyczaj powstają różnego rodzaju dziury i widać, że jajeczka nie są całe. Jeżeli się patrzy idealnie na wprost, to nie wygląda źle, ale patrząc z boków i od dołu, jednak dziurki są i wygląda to słabo. Więc zawsze trzeba mieć coś w szufladzie, co będzie naszą ładną zapchaj dziurą. Do tego wianka najlepiej pasowała mi biała bawełniana koronka oraz białe piórka, ponieważ białe piórka do prac wielkanocnych pasują chyba zawsze. Gotowe, mój wieniec wielkanocny z kurką Basią wygląda tak. Jak zwykle listę produktów, które użyłam w tym filmie, znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl i oczywiście na naszą grupę na Facebooku.